Witam Państwa. Dzisiaj znajdujemy się w Parku Saskim. Tutaj się znajduje plan Parku Saskiego. Właśnie będziemy nim szli. Właśnie nim będziemy szli. Więc idziemy dalej. Więc dążymy dalej. Właśnie się znajdujemy przy kamieniu, na którym jest napisana epoka założenia ogrodu dla miasta Lublin Saskiego w 1837. Tutaj właśnie mówiłem o tym kamieniu, że jest. No, zdecydowanie najbardziej rekreacyjnym parkiem jest Lubelski Ogród Saski. Nie sposób nie doceniać wartości tego obiektu dla naszego miasta, tylko bez względu na jego walory rekreacyjne, ale przede wszystkim na historyczne i przyrodnicze. Ogród Sask powstał na Płaskowyżu, dawnych kół dominikańskich przy trakcie warszawskim w 1837 roku. A jego głównym założycielem i ordynatorem przy jego dowie był Felix Bieczyński. Do roku 1837 w Lublinie posiadał park miejski. Nie posiadał parku miejskiego, a powstał w 1837 roku. 3-hektarowy skwer miejski nie spełniał swojej roli. Przede wszystkim... To nieprawda, on to bierze z Wikipedii. Ze względu na wczesne podtapianie. Bieczyński, planując architekturę oraz układ przyrodniczy parku, opierał się na projektach stwarzającymi możliwość gromadzenia różnych typów roślin, gatunków zielonych oraz drzew i krzewów. Zamysłem Felix Bieczyński było wkomponowanie nietypową dla Lubelszczyzny roślinność. No, nowych, czasami egzotycznych roślin. Już w 1830 roku koncepcja Bieczyńskiego musiała ulec pewnym modyfikacjom, gdyż park został przecięty lub traktem gromadzącym w kierunku Wieniawy, który przebiegał wzdłuż obecnej ulicy Długosza. Zdaniem historyków park uzyskał pełnej dojrzałości po roku 1870. Jednak swój największy rozkwit przeżywał w 1939. Park stał się wtedy modnym, rekreacyjnym, tak jak wspomniałem, parkiem dla ludzi. Przykładowo polskie elegantki prezentowały tutaj swoje szykowne ubrania, kreacje, zależy jak to się ujmie, wieczornych spacerów do ogrodu Saskiego. Właśnie tu, pod pergolami, ludzie, młodzieńcy oświadczali się swoim pannom, wyznawali miłość swoim ulubieńcom, ulubienicom. I tu wreszcie służące w czasie wolnym przychodziły na nocne spacery. Podpatrywać również wyższe strefy. W parku i na jego wybrzeżach powstało wiele nowych obiektów. Małe architektury od do, których można zaliczać kameralny zwierzyniec. Pawie przykładowo się tam znajdują. Ośmiobłącząc altanę, fontannę, plac zabaw dla dzieci się znajduje, a nawet w rejonie parku. Dziękuję za uwagę. W parku Purchanów, kapliczki, zarówno kampania wrześniowa, jak i sam okres wojny nie wyrządził w parku większych szkód. Niemcy,
którzy wykorzystywali go na własnych celów rekreacyjnych, prowadzili ciągłą pielęgnację roślin, klombów i zieleńców oraz prowadzili nowe zasadzenie zieleni, zieleni wysokiej, gwałtownym zniszczeniem. Dopiero podczas wycofywania się Niemców wybudowali tu okopy, stanowiska artyleryjskie i magazyny amunicji. Koniec. Znajdujemy się właśnie przy katapulcie. Kiedyś, dawno, dawno temu była wykorzystywana przez Niemców. Na uderzenie przez Rosjan. Przez krzyżaków, którzy strzelali z niej. Została przetransportowana aż tutaj. Jak to się działo, jak to było, doczytacie sobie Państwo na internecie. Pięć minut potrzymaj. Tutaj się właśnie znajduje kawiarnia, do której udają się młodzież, ludzie to emeryci, renciści, różni. Więc dążymy dalej. Tutaj, gdzie się właśnie znajdujemy, przetrzymywali konie, owce i kozy. Również osły. Więc tam właśnie jest wybudowany plac zabaw. No moment, przeleci się. I się dobrze tutaj bawią. Bo to wszystkie te zwierzęta, które się tutaj znajdowały, poszły na mięso. Bo Lublin się nie wyrabiał z własną hodowlą. Dążymy dalej. Tutaj właśnie są przetrzymywane nielegalnie pawie. W tej klatce. Przedtem Niemcy przetrzymywali kury domowe. Więc dążymy dalej. Więc idziemy dalej. Gdzie właśnie znajdują te drzewa, które były zasadzone przez Niemców, pielęgnowane. No krzaki też. Tutaj przykładowo drzewo, tutaj drzewo, tej krzaki. Ale zbójna roślinność, jak widać. O! To Państwo pewnie znacie. W domach się trzyma. Jak to się nazywało? Zapomniałem. Marihuanen? O, paproć. Paproć jest gatunku marihuanen. Dzika paproć. Kanabis. A więc idziemy dalej. Właśnie się znajdujemy przy tej fontannie, którą Państwu wcześniej filmu opowiadałem. To jest ta właśnie fontanna. A więc idziemy dalej. Tutaj właśnie się znajdują te kwiaty, o których było wcześniej też omawiane. Tu bzykają właśnie. Ta roślinność. I hard bass pusić taki ruski. A więc idziemy dalej. Znajdujemy przy garku, jak widać. Aktor tutaj się podpisał. Piękny podpis autora. Dużo młodzieży tutaj się wygłupia, pisze różne głupie napisy. Na przykład tutaj. Nie pali majet tego. Znajdujemy się przy altanie, którą wcześniej opowiadałem, że altany były wybudowane na początku filmu. Więc chodzimy do tej altany. Piękna altana, jak widać. Echo się roznosi. Więc z każdych stron Państwo chyba zobaczyli. Więc dążymy dalej. Właśnie jak widać, prawie zostały wypuszczone na wolność. No. Nie rozładowane, ale się chodzi. Ale śmieszne. Ale długi, ale już teraz rozwiązywamy trochę. Właśnie się znajdujemy przy parku. Przy samczyku. A tam dalej to jest samiczka.
A tam się kaczki opalają. Tam widać jedzenie dla niego, tylko przykryte, żeby nie zjadł. Od nitologu. Tam jest jedzenie dla niego położone, żeby nie zjadł, to przykryte. To białe. Tutaj właśnie znajdujemy się przy sadzawce. Inaczej stawię. Więc możemy dalej. O, jak widzą Państwo, tutaj woda spływa do stawu. Wiesz, jak byłem mały, to chodziłem po tym. Nie, tutaj nie. Ja mam wodoodporny. Mogę wrzucić. Co zobaczyć? Siadło. Tutaj właśnie kaczki pływają. Ale się wszystkie wystraszyły. Przybliżka? Więc kończymy tą beztroską chwilą. Żegnam się z Państwem. Do widzenia. No, taka 12:05.